Dzień dobry, to ja, Czerwoniasty. Dziś nieco poważniejszy materiał, to znaczy mniej śmieszkowy, co nie oznacza, że nie będzie wcale śmieszkowania, ale to jest bardziej poważna analiza. Zapraszam. Jakiś czas temu nagrałem film o Skaramuszu i dlaczego może okazać się pułapką i przeszkodą do naszej kochanej Raiden. Materiał przyjął się nieźle, mimo że w komentarzach ludzie bardziej pisali o Nilo, Saino i Tignarim. Kim w ogóle jest Tignari? Serio, kto nim bez ironii gra? Dobra, zostawiam sobie te trzy postacie. Wyzwanie i dissy naszych trzech jeźdźców apokalipsy z Tumeru zostawimy sobie na później. Teraz skupmy się na głównym bohaterze odcinka, czyli Skarabeuszu. Wiecie, niski, z za dużą czapką, Elektro. A nie, czekaj. No tak. W materiale, w którym ostrzegałem przed aktualnym banerem, mówiłem, żeby sobie nieco poczekać, te kilka dni, kilkanaście, żeby przekonać się, jak silny jest, jeśli ktoś rozważał Raiden lub Skarę. Zapowiedziałem też, że sam przyjrzę się z Wandererowi i nagram o nim osobny materiał podsumowujący jego siłę. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Przez ostatnie dwa tygodnie przyjrzałem się mu i wszystko jest w tym filmie. Ale zanim zaczniemy krytykowanie, chcę mocno podkreślić, że nie oceniam wyglądu. Każdy ma swoje gusta. Jednym mogą się podobać te spodenki, za duży kapelusz, innym nie. Podobnie z Lore. Jednym może się podobać jego historia, a drugim może nie przypaść do gustu. To normalne. Dlatego w tym filmie skupiam się na aspekcie czysto gameplayowym, czyli styl gry, siła i tak dalej, i tak dalej. Jeśli lubicie Lord Skary, lubicie jak wygląda, kochacie go całym serduszkiem, nic mi do tego. Ale wracając do głównego tematu odcinka. Żeby nie było, że ciągle narzekam, tym razem zaczniemy sobie od pozytywów. Bez dwóch zdań największym plusem Skaramusza jest oryginalność, bo umówmy się, nie każda postać lata. Jego gameplay na pewno jest czymś świeżym, nowym, co może zachęcić starych graczy do pogrania sobie czymś innym. Mihojo, przyłożyło się co nieco. Co prawda bardzo denerwuje mnie w to, że lata nie wydaje żadnego dźwięku, ale to taki delikatny szczegół. Poza tym latanie oddaje. Fajnie, że w grze pojawią się nowe mechaniki. Następnym sporym plusem jest pakiet skilli, który jest całkiem przyjemny i znacznie ułatwia poruszanie się po świecie. Z jetpackiem wszystko staje się nieco prostsze. Animacja czy to czy ulta są przyjemne dla oka i fajnie się tego używa. Czyszczenie kontentu w otwartym świecie czy domenek to również mogę zaliczyć jako plus, bo jest przyjemne. No, ale posłodziliśmy troszeczkę, weźmy się teraz za to, co rekiny lubią najbardziej. Minusy. I tych jest nieco więcej. Zacznijmy od ciemnej strony gameplayu. Wyżej wspomniane latanie i bicie się nim nie jest niczym złym. Jest przyjemne. Do momentu, gdy nie dostaniemy obrażeń. Skara unosi się delikatnie nad ziemią. Teoretycznie można się z nim wzbić wyżej, ale to kosztuje tak dużo paliwa, że to jest zwyczajnie nieopłacalne. A co za tym idzie? Każdy przyjęty na klatę damage powoduje to, że Skara traci równowagę i na chwilę jest w stunlocku, co strasznie denerwuje i psuje przyjemność z gry. Naprawdę, grałem nim bez tarczy i potrafiłem się zdenerwować, oj bardzo zdenerwować. Więc tarcza do naszego kolegi jest raczej wymagana. Następnym sporym wyzwaniem są koszta. Skara nie należy do postaci ekonomicznych. Jeśli mamy go na C0, bez jego broni i bez postaci drużyny, takich jak Faruzan, gra nim, że tak powiem, free to play w cudzysłowie, może okazać się naprawdę... no średniawe. Skara, podobnie jak inne hypercarry postacie, potrzebują konkretnej broni, konkretnego buildu i solidnego teamu. Jeśli was stać i macie dużo postaci, dużo broni i możliwości, a może usłyszycie na jego dzwonek i Faruzan C6, nie odczujecie tego tak bardzo, ale free-to-playowy gracz bez Witch Sifa z małą ilością postaci może się naprawdę ładnie zdziwić. I tutaj docieram do sedna, czyli damage. Czy Skara może być dużo? Tak. Czy Skara może grać się przyjemnie? Tak. Czy Skara może być topowym hypercarry w grze? Nie. Nasz kochany emo chłopak jest Anemo, co już na samym starcie podcina mu skrzydła, bo nie robi reakcji. Więc przeliczniki już na samym starcie muszą być bardzo wysokie, żeby można było mówić tu o solidnym damage'u. A czy Skara ma solidne przeliczniki? No, nie są złe, ale dobre też nie są. Obrażenia, jakie Skara zadaje, są gdzieś w środkowej półce. Są niemalże identyczne co obrażenia Xiao. Więc jego siła jest bliźniaczo podobna do jego kolegi Xiao. Aby z Skarą póki co może wydawać się mega łatwe i przyjemne, ale to tylko dlatego, że jest stricte zrobione pod niego. W następnych patchach Abyss może okazać się dużo, dużo gorsze. Osobiście uważam, że Skara jest mid. Jego obrażenia nie zwalają z nóg i są wystarczające na open world. Ale niestety nie są wystarczające do tryhardu. Podsumowując więc, czy Skara to nie wypał? I tak, i nie. Osobiście uważam, że do zabawy, pobiegania po świecie, poklirowania sobie kampów, po prostu fanie z gry jest jedną z topowych postaci. Skille są ogólnie przyjemne, damage jest wystarczający, by sensownie zabijać mobki w open world. A z drugiej strony, to po prostu kolejny mid-main DPS.
Nie zwołuje ani mety, ani gry. Jest drogi w budowaniu, jego gameplay przy tryhardzie i mimaksowaniu sprawia więcej trudności niż przyjemności. Stanowczo odradzam tą postać nowym graczom ze względu na cenę w budowaniu i wymóg konkretnych postaci do teamu. Stanowczo też odradzam tą postać ludziom, którym nie podoba się jego design, a gameplay nie zwala z nóg i liczą tylko na solidnego main DPS-a. Za to mogę go z czystym sercem polecić osobom, które mają gdzieś damage, liczby i tryhard i chcą po prostu sobie polatać po świecie. To moja opinia na temat Skarabeusza. Jeśli macie inne zdanie i uważacie, że się mylę, koniecznie napiszcie o tym komentarz. Zawsze czytam komentarze. A teraz zapraszam was na streamki, które są codziennie w godzinach popołudniowych i to chyba tyle. Pozdrawiam, pa. Fortnite Battle Pass. I just shit out my ass. Booted up my PC, cause I need to get that Fortnite Battle Pass. I like Fortnite, did I mention Fortnite? I like Fortnite. It's nighttime, I mean it's 5 o'clock, that's basically...